Ballada F-dur op. 38 Fryderyka Chopina to druga z czterech ballad naszego kompozytora. Dzieło powstało w latach 1836-39, a zadedykowane zostało, a jakże, Robertowi Schumannowi. Inspiracją dla ballady chopinowskiej prawdopodobnie były ballady Adama Mickiewicza, a konkretnie Świteś i Świtezianka. Chociaż właściwie Chopin niechętnie przyznawał się do takich analogii czy inspiracji literackich. W 1840 roku Robert Schumann pisał w swoim dzienniku: ukazała się nowa ballada Chopina. Jest mnie poświęcona. Sprawia mi to więcej radości, niż gdybym dostał order od jakiegoś władcy. I my poczujmy tę radość z utworu Chopina. Przed Państwem w ostatnim utworze dzisiejszego wieczoru Anna Lipiak i ballada F-dur op. 38 Fryderyka Chopina.